Siemanko moi drodzy, witam Was na kanale Stajnia Sosnowa. Pewnie większość z Was żyje jeszcze piątkową aferą. No tak, dużo się działo i ponieważ już troszeczkę ochłonęłam po całym tym zdarzeniu i już się też dużo spraw wyjaśniło, postanowiłam, że zasługujecie na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat i no po prostu wiedzieć, na czym sprawa stoi i tak dalej. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, to jakaś osoba założyła sobie dwa kanały na YouTubie. Te dwa kanały były o tej samej nazwie co moja, czyli Stajnia Sosnowa, z moim zdjęciem profilowym, tym starym, świątecznym, ponieważ zmieniła mnie, żeby jakoś móc nas rozróżniać. I ponadto nagrywarką ekranu skopiowała moje dwa filmy. To były zwiastuny Next i Opowieści dziwnej treści. Wyglądały, jakby to były moje filmy, no bo filmy były mojego autorstwa. Były one w kiepskiej jakości, znak wodny i format był w ogóle źle dobrany, więc jakby okej. Dowiedziałam się o tym od kilku osób, bo kilku moich widzów mnie o tym powiadomiło i bardzo Wam dziękuję, bo naprawdę jestem Wam po prostu wdzięczna. Nie wiem, czy dowiedziałabym się o tej osobie, gdyby nie Wy. Oprócz tego, ta osoba również wchodziła na kanały innych ludzi i zaczynała w moim imieniu wypisywać komentarze. To były różne komentarze. Niektóre były miłe, a niektóre niestety nie. A wyglądało to tak, jakbym to ja je napisała. Oczywiście szybko zajęłam się sprawą. Wiecie, chciałam zobaczyć, co się dzieje, na czym stoimy. Pierwsze, co zrobiłam, to zgłosiłam obydwa kanały i wszystkie filmy. Potem napisałam pod każdym z filmów tej osoby, że popełnia w ten sposób przestępstwo. Jest to naruszenie moich praw autorskich, no i kradzież tożsamości, bo posługuje się moim wizerunkiem i tak dalej. Ta osoba jednak nie dawała ogólnie jakby żadnych znaków. Postanowiłam szybciutko rozgłośnić całą sprawę, bo wiedziałam, że zgłoszenie tego tylko przeze mnie nic nie da. W tym momencie muszę Wam podziękować, jak bardzo szybko się zaangażowaliście, naprawdę. Nie minęła minuta, a już pierwsze komentarze zaczęły się pojawiać. Od razu zaczęliście się angażować, zgłaszać ten kanał, pisać do tamtej osoby, że popełnia przestępstwo, żeby usunęła te filmy, kanał albo zmieniła nazwę czy coś w tym stylu. Jestem Wam bardzo wdzięczna, bo widzę, że byłam w potrzebie, a Wy mi pomogliście i ja nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie Wy. Jesteście naprawdę wspaniali. Cieszę się, że mamy taką miłą, fajną, końską społeczność, tutaj naszą taką YouTube'ową, gdzie sobie wzajemnie możemy pomóc. No to naprawdę jest super i dziękuję Wam. W każdym razie, jakiś czas później, jeszcze tego samego dnia, w końcu osoba, która się pode mnie podszywała, zaczęła się odzywać. No i tutaj zrobiło się dosyć ostro, bo jak mogliście zobaczyć ci, co pisali tam komentarze pod jej filmami, ta osoba zaczęła się bardzo, ale to bardzo agresywnie odzywać do wszystkich. Jej odpowiedzi były tak pełne wulgaryzmów i takich po prostu paskudnych, to były takie paskudne odpowiedzi, że naprawdę jak ja to czytałam, to było mi tak ciężko. Ja wiedziałam, że to nie ja pisałam, ale to wyglądało tak, jakbym ja to pisała. I to było straszne. A najbardziej mi było przykro z tego powodu, że Wy tak się za mną stawiliście, zaczęliście mi pomagać i jeszcze od tej osoby zaczęliście obrywać. No tak mi było przykro. Oczywiście powiem tak, kiedy tylko dowiedziałam się o całej sprawie, powiadomiłam moich rodziców. No i mieliśmy to cały czas, nam chodziło po głowie, że jeżeli tak, to trzeba będzie pójść z tym na policję. No i na początku nie chcieliśmy aż tak, wiecie, do takich gwałtownych czynów przechodzić, ale kiedy przeszło do agresji ze strony tej oszustki, bo tak, potem się dowiedzieliśmy, że to była dziewczyna, no to od razu pojechałam na policję. Sprawa została zgłoszona, tak, co prawda osoba nie jest ścigana. No i to chyba dobrze, bo z tego co widzę, już się troszeczkę wszystko powoli zaczęło układać. Ale tak, byłam na policji, sprawa została przedstawiona, to co ta osoba robiła zostało uznane za przestępstwo i jak najbardziej miałam prawo to zgłosić. Swoją drogą muszę podziękować tutaj pani policjantce, która nami się zajęła, bo była bardzo miła, naprawdę. Pozdrawiam, jeśli to pani ogląda, no naprawdę bardzo miła pani. Następnego dnia dziewczyna zmieniła nazwę tego jednego, bo przypominam, były dwa kanały. Zmieniła nazwę, zdjęcie profilowe, to już nie jest Stajnia Sosnowa, teraz się to chyba nazywa Stajnia Kakao, nie wiem, nie wnikam. W każdym razie zmieniła nazwę, usunęła filmy, a pod moim najnowszym postem jej mama napisała, że przeprasza za zachowanie swojej córki
i tak dalej, że filmy zostały usunięte, a nazwa kanału zmieniona. Niestety do tego pierwszego konta zapomniała hasła, więc no tak to pozostało. Z tego kanału Stajnia Kakao już nie musicie zgłaszać, bo no już tam nie ma moich filmów, nazwa jest zmieniona, więc jest ok. A dzisiaj w niedzielę YouTube wysłał mi powiadomienie, że film z kanału tego pierwszego, Stajnia Sosnowa, który nadal jeszcze jest, został już usunięty, więc teraz żadne moje treści, jeśli chodzi o filmy, nie są już publikowane na tych dwóch kanałach. Natomiast nadal pozostała nazwa i zdjęcie, póki co YouTube jeszcze nie usunął kanału, ale film tak. Dlatego możecie cały czas zgłaszać ten kanał, bo on i tak już jest nieaktywny. No ale jednak pozostało tam moje zdjęcie, pozostała nazwa. Więc ja link do tego już dobrego kanału usunę, żebyście go nie zgłaszali. Chociaż było tyle zgłoszeń, że ja nie wiem, czy za jakiś czas tak go nie usuną. Ale w każdym razie ten jeden, który jeszcze został, możecie zgłaszać, bo w sumie warto byłoby już tego się pozbyć, jak już tak zaczęliśmy, co nie? Naruszenie czyichś praw autorskich to jest przestępstwo. Ale kradzież tożsamości to już jest naprawdę poważne przestępstwo. Powiem tak, no ta osoba, która to zrobiła, sobie załatwiła no niemałych kłopotów już teraz. Zobaczymy, co będzie później. Chcę wam wszystkim podziękować. Super się zaangażowaliście. Wszyscy, naprawdę. Chcieliście ogłaszać samą sprawę u siebie na relacjach na Instagramie, u siebie na kanałach na YouTube. Jestem wam wdzięczna za to, co zrobiliście. Powiem wam, że jutro, oczywiście jak zwykle w poniedziałek, widzimy się w najnowszym filmiku na kanale, który... Będzie to Q&A dotyczące serialu Next. A oprócz tego zdradzę wam już, bo naprawdę należy wam się, że planuję zrobić giveaway. No to chyba tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia. No to pa pa!